Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić fragmentem z Bożego Słowa. Będzie to fragment z Psalmu 51, gdzie w 14 wierszu mamy takie słowa. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, niech wstąpi we mnie duch ochoczy. A Ciebie, kochany Panie Boże, proszę Cię, pobłogosław to słowo, które chcemy rozważać. Amen. Moi drodzy, chyba bez przypominania nikomu w tym roku trzeba powiedzieć, że będziemy mieli szczególne święta. Zawsze jako duchowni podkreślaliśmy, słuchajcie, przed nami szczególne święta, ale w tym roku na pewno będą szczególne dla wszystkich. Te święta są poprzedzone takim czasem, który nazywamy czasem pasyjnym, który dla mnie od maleńkości był takim momentem, kiedy uczono mnie, że na przykład nie słucha się głośnej muzyki, nie organizuje się wesel, nie tańczy się i zawsze kojarzyło mi się to z takim umartwianiem zewnętrznym naszego ciała. Dlaczego? No bo idziemy na Golgotę. Na początku czasu pasyjnego czytaliśmy słowa, oto idziemy do Jerozolimy. To jest właśnie ta droga, droga smutku. Ale popatrzmy na to, czy uczniowie w ten sposób tę drogę odbierali. No chyba nie. Oni generalnie szli z Panem Jezusem, ale nie mieli gdzieś tam w perspektywie tego krzyża. Nie widzieli krzyża. My dzisiaj możemy mówić, my widzimy, wiemy, co jest na końcu tej drogi do Jerozolimy, że tam jest krzyż. Mamy powód do smutku. Ale dlaczego? Czy to smutek z powodu tego, że biedny Jezus będzie konał na krzyżu, albo że konał na krzyżu? Czy to jest smutek z tego powodu, że Pana Jezusa bolały ręce i nogi i bok, bo zostały przebite? Wiersz z Psalmu 51 jest modlitwą o przywrócenie radości. Pojawił się smutek, ale ten smutek nie jest z zewnątrz. To znaczy, ten smutek nie jest spowodowany złymi okolicznościami, bo ktoś umiera, bo jest mi smutno, bo ktoś inny cierpi. Nie. Ten smutek w Psalmie 51 pojawił się w środku. A powodem tego smutku jest grzech. Bardzo ciekawy kontekst. Król Dawid napisał ten psalm. Jak do tego doszło? No, Dawid uwiódł mężatkę. Wszyscy faceci wojska były wtedy na wojnie, ale król z jakiegoś powodu nie był na wojnie, był w pałacu. No i uwiódł mężatkę. Z tego związku okazało się, że Batrzeba zachodzi w ciążę. Zatem Dawid próbuje jakoś rozwiązać ten problem, przywołuje jej męża. Później mówi, idź do domu, pociesz się swoją żoną, ale on do domu nie idzie, idzie z powrotem do swoich wojoków. I Dawid popełnia morderstwo. Zabija Uriasza. Koniec problemu. Może w końcu odpocząć. Ale ktoś mu o tym grzechu przypomniał. Pan Bóg przez proroka przypomniał mu, Dawidzie, źle postąpiłeś. Nie podobało mi się to, co uczyniłeś. I wiecie, w drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, w 10 wierszu, Paweł pisze takie słowa. Zgodny z wolą Boga smutek owocuje nawróceniem ku zbawieniu. I tego się nie żałuje. Smutek spowodowany wolą Boga. Moi kochani, Dawid takiego smutku doświadczył. I pisze psalm, w którym się przyznaje, mówiąc, Panie Boże, zgrzeszyłem. Ale w tym psalmie prosi o radość. Nie prosi o rozweselenie, mówiąc, Panie Boże, rozwesel mnie, bo mi smutno. Prosi o radość z Twojego wybawienia. To znaczy, Panie Boże, przekonaj mnie. Daj mi tę pewność, że mimo, że zrobiłem źle,
to nadal jestem w Twoich rękach. Pozwól mi się tym radować. Pozwól mi się tym cieszyć. Dla chrześcijanina ta droga, im bliżej Golgoty, im bliżej krzyża Chrystusa, jest właśnie podążaniem w stronę radości. Ale nie chodzi tu o wesołkowatość. Chodzi o radość i pokój, bo one zależą tylko od Boga. To kiedy prosimy Boga, Boże, daj mi radość dzisiaj, to On pokazuje na krzyż. Rozumiecie to? Gdzie był ból? Gdzie było cierpienie? Bóg mówi, pociesz się tymi ranami Chrystusa, że On cierpiał za ciebie. I zrozum, że nie mam złych myśli o tobie. Ale będę się cieszył, kiedy mi zaufasz i będziesz się radował mną. Będziesz się radował tym, że twoje grzechy zostały odpuszczone. To są słowa, które niech powodują w nas radość. Moi kochani, życzę wam właśnie tej radości. Radości, która jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oprzemy się o tego, który jest dawcą tej radości. O Boga, który w Jezusie Chrystusie sprawia, że ta radość i pokój może być w ogóle możliwa. W tym szczególnym czasie. Życzę wam radości. Radości, przekonania w tym, że Bóg cały czas jest blisko. Nie chcę, żebyśmy myśleli, że On się na nas gniewa. Ale próbuje nas przekonać, że w Chrystusie gniew został zniszczony, bo grzech został unicestwiony. Życzę wam tego na każdy dzień, abyście wzrastali w radości, wzrastali w pokoju. Amen.